Witam wszystkich, z tej strony Andrzej. Dzisiejszą lekcję prowadzę z Pawełkiem. Pawełek ma jutro egzamin. Teraz Paweł, jedziemy zgodnie ze znakiem. Zrobiliśmy tutaj wyjazd z ośrodka egzaminacyjnego od strony ulicy Ziembickiej. Bo mamy tutaj dwie strony wyjazdów z ośrodka egzaminacyjnego w zakresie kategorii B, czyli tutaj od strony Ziembickiej oraz od Łagiewnickiej z drugiej strony, więc zaraz tam pojedziemy. Paweł jest generalnie dobrze przygotowany, ma jakieś tam drobne potknięcia, zdarza się, że samochód nam gaśnie dziwnie, ale tym razem dobrze poszło ze sprzęgłem. Ten moment zbyt szybkiego opuszczania sprzęgła to jest mankament tutaj u Pawła. Teraz poproszę Cię, żebyśmy skręcili na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu w prawo. Paweł, dozwolonym skrzyżowaniu w prawo skręcamy. No i tu mamy taki znak, gdzie się kierować. Tu mamy znak, że jest D1, czyli droga z pierwszeństwem. Zaznaczmy, że skrzyżowanie jest. No i teraz tutaj Pawełek, tak. To rozejrzenie się właśnie, przecinanie drogi dla rowerzystów jest tutaj istotne i to też za to jesteś rozliczany, to wiesz, tutaj też możesz wracać do ośrodka egzaminacyjnego. Ten odcinek, jaka była tutaj, jaki był znak? Że jest droga jednokierunkowa. Powoli przez kałużę, powoli, wolniej, bo jest pani, która idzie i byśmy mieli problem. Czyli jak jest kałuża, to traktujemy to, jakby była duża dziura i zwalniasz. I w prawo teraz. Wjeżdżamy do środka egzaminacyjnego, Pawełek. I tutaj ten wjazd proszę potraktować wolniej, wolniej. To jest wąski wjazd. Bardzo... O, właśnie. Widzisz, jak ty wyjechałeś mocno na lewą stronę i tutaj mógłby stać samochód, miał być problem. Uważaj. Przed tą kopertą w prawo, Pawełek, prawo. Tak. Wolniej. Strasznie cię wyrzuca na zewnętrzną stronę. I za tym białym pojedziemy w prawo. Jest gęsto, bardzo gęsto, gęsto. Dużo samochodów. Za bardzo to robisz, Paweł. Za bardzo podjeżdżam. Za bardzo na zewnątrz, pewnie. Nie przesadzaj, bo jesteś na granicy popełnienia błędu. I będzie interwencja pod czyto. Paweł, nie chcemy interwencji w lewo. I zgodnie ze znakiem. Tak, Paweł, zauważyłeś, że tutaj jak wyjeżdżałeś, to miałeś bardzo małą widoczność? Tak, za no, szybko wyjechałem. Ja bym tutaj na twoim miejscu się zatrzymał, po co tak? Okay. Zatrzymaj się, podjeżdżaj sobie powolutku. Dobra, teraz takie zadanie poproszę Cię, abyśmy zawrócili, ale zawracanie wykorzystamy tą jezdnię wąską i na tak zwane 3 zawrócimy. Także poproszę Cię, żebyś się zatrzymał po prawej stronie przy krawężniku. O, bardzo dobrze, że włączyłeś. O, i bardzo dobrze. I teraz ta bliskość podjazdu do prawej strony, Paweł, jest tutaj kluczowa. Czym jesteś bliżej prawej strony, tym dla Ciebie lepiej, bo będziesz miał więcej miejsca do tego manewru zawrócenia. To spróbujmy to zrobić. No dobra. Technicznie wiesz, jak to zrobić? Podjechał. No to działaj. Czy jak to zrobić? No przekonamy się. Dobra. Tutaj mamy kamerę, tylko żebyś... Nie. O, właśnie. No tak, to nie. Bo jak nie, bo jeżeli... Nie, cofanie też nie ma w tym przypadku. To co zrobić? No nic. Odbić w lewo? Nie, już teraz tak, odbić w lewo, ale pamiętaj, bardzo ważnym elementem tutaj, poczekaj, nie jedź, chwilę. Bardzo ważnym elementem to jest to, żeby możesz dotknąć do krawężnika. Nawet jest to wskazane. Ja, żeby nie wjechać. No dokładnie. Wjedziesz na chodnik, na krawężnik, przerywa egzaminator egzamin. Więc tego unikamy. No to dobra, popróbuj. Już teraz będziemy tak... Od razu robisz element. Tylko co? Kierunkowskazy, nie zapominaj, bo tu już jesteś przed egzaminem, a tutaj... I dotknięcie, Paweł, dotknięcie. Musisz... Dotknięcie. Dotknąłeś? Ja nie czułem. Ja też nie. Bo ty wiesz co robisz? Ty robisz podstawowy błąd, bo ty hamujesz i jednocześnie puszczasz sprzęgło. Ja tego nie rozumiem technicznie. Ty nie możesz dotykać hamulca, tylko musisz cały czas tylko pracujesz sprzęgłem. Dobra. No biegi, tak? Dobra.
Tutaj w czasie podjazdu nie ma dotykania hamulca. Wszystko działa sprzęgło, tylko sprzęgłem. Do momentu dotknięcia. Poczujesz to dotknięcie. Będziesz teraz wolno, więc nie na pewno. O, i teraz hamulec. Jeszcze raz. Dotknij. Tak, żeby jak dotkniesz, od razu hamulec wtedy dopiero. O. O, teraz go blokujemy. No to jest technicznie takie dosyć, może się wydaje skomplikowane, ale szybkie ręce masz, Max, dobrze. Teraz powolutku, niskie sprzęgło, nie hamuj, tylko sprzęgłem wciskaj. Ale przejdziemy. Przejdziemy, bardzo dobrze. Jest okej. No zrobiłeś to dobrze, tylko pamiętaj, że nie wjeżdżasz na chodnik. Wjazd na chodnik, na krawężnik spowoduje przerwanie egzaminu. Dobra, kontynuujemy. Tutaj jest zakaz. No i bardzo dobrze, czyli wykorzystamy to zawracanie. Dobrze o tym mówisz, bo ja tutaj chciałem to sprawdzić. Tyłem czy przodem? Jak chcesz, bylebyśmy zawrócili, wykorzystując to miejsce po prawej stronie. Z użyciem biegu wstecznego. Twoja decyzja. Ale biegnie przed. A co robi? No też zawraca, tak jak ty zawracasz, bo zobaczył zakaz. Patrzysz do tyłu, Pawełek, jak jedziesz do tyłu. Tak, dobra. Zasada nie do złamania, czyli jeżeli się cofa, to kontrola... No, to jest to, o czym rozmawialiśmy. No, bo albo daje za mało gazu, albo za mało... Nie. To, że gaśnie, uwierz mi, to tylko dlatego, że puszczasz za szybko sprzęgło. To, no ja mogę ci pokazać, że ruszę bez gazu i za każdym razem ruszę bez problemu, tak? Czyli jest to możliwe, ty też to robisz dobrze, tylko zdarza ci się, że gaśnie. To by nie może tak się zdarzać. A jak ci się zgaśnie w jakimś miejscu tam, gdzie nie trzeba, to będziesz miał problem w lewo. Czyli pilnujemy tego elementu, powspomagać się gazem przy ruszeniu. Dobrze. No i znajdujemy się tutaj po tym wyjeździe z ośrodka egzaminacyjnego na ulicy Klimasa. Najczęściej wykonywany jest skręt w lewo, więc też go wykonamy. Dobrze, tylko jeszcze większy akcent zwolnienia. Paweł, nie za szybko, bo ty masz takie ciągoty do trochę szarżowania, ty wiesz. Pawełek, wiesz, że ten, że masz takie zapędy? No to teraz to. Spokojnie. Opuszczamy skrzyżowanie. Dobrze. Okej, częściowo przejdziemy przez tą trasę, taką najbardziej uczęszczaną na egzaminie. Dla ciebie to jest wszystko już teraz proste. Tak myślę. Chyba. Więc w prawo. Więc wymagam od ciebie jazdy jakiej, Pawełek? Bezbłędnej. Po tym skręcie, gdzie patrzysz? No tu. No ogarnij to lusterka, bo nie widziałem tego, że ty masz kontrolę. Tutaj oczywiście są jakieś niespodzianki w postaci ustawionych pionowych znaków. Nie dostałeś żadnego polecenia, więc wiadomo, że jedziemy na wprost i dobrze to zrobiłeś. Okay. Teraz kierujemy się w stronę Opola. Jechać w prawo. Na szpital. Prawo, dobrze. Tutaj jest punkt ważny. I Paweł, ja ci przyhamuję. Paweł, ale no proszę cię. Paweł, jest droga do rowerzystów. Jedziemy. Droga do rowerzystów. Ważny moment do zaakcentowania na egzaminie, tak? Egzaminator będzie zwracał uwagę
Czy ty masz kontrolę przejeżdżając drogi dla rowerzystów, przejazdy kolejowe, przejazdy tramwajowe, przesiada pieszych, przecinasz, skręcasz. Ten schemat, który masz, ty go masz. To stosujemy, Paweł. Miałeś szczęście, bo nie nadjechał żaden rower, ale to nie chodzi o to, że ma się udać, bo to by się udało, bo jak pojedzie rowerzysta, tego nie będziesz widział. O tak, taki rozpędzony, zobacz. Zobacz, to jest pojazd. O, to jest chyba nawet elektryk, on tak zasuwa. Jesteś cierpliwy, Pawełek, jesteś cierpliwy. Korzystam. Dobrze. No i teraz tak, widziałeś, słyszałeś, ktoś na ciebie zatrąbił, tak? Teraz się skup, Paweł. No i znowu mnie serce zabolało. No nie możesz tak robić, Paweł. Bierzesz na szyny. No za późno, no. Przed wjazdem sprawdzasz. Przed wjazdem. Bo będzie nadjeżdżał tramwaj i musisz go przepuścić. Pawełek, no nie rób mi tego, no. No. Dobrze rozjeżdżałeś się, czytelnie. Spokojnie, dystans. No, Paweł, popatrz, jesteś, ty masz, wiesz co, no nie. Ty jak dziadek taki 80-letni. Spóźniony zapłon masz, no. Wjeżdżamy na szyny przed wjazdem, upewniamy się, przed wjazdem. Jest to, po prostu tak ma być, no. Żebyś mógł zareagować, jak będzie nadjeżdżał tramwaj. Jak już się znajdziesz na szynach, tramwaj waży 40 ton, droga hamowania ma bardzo długą. Jedziesz przed niego, to nie zahamuje tak szybko, no Paweł, proszę cię. Co ma zrobić, żebyś zastosował? Nie wiem. Co? Powiedz. Nie wiem. Wymyśl sobie coś, no. Jedziemy w prawo na skrzyżowaniu. Fajnie by było, jakbyś to stosował, bo wtedy mamy czystą sytuację. Ja nie mam nic do ciebie, po prostu jesteś i jedziesz na 100%. Teraz nie jedziesz na 100%, a jest taka potrzeba, no. Wolniej. Znowu popatrz, znowu tramwaj, przejeżdżasz szyny tramwajowe. No ale było S2. No i co z tego? A to jest akurat S3. To jest S3, ten z przodu widziałeś, a ten z tyłu, z prawej strony, jakby nadjeżdżał. Popatrz, to tym steruje tylko jakiś komputer. Skąd wiesz, czy tam coś się nie wydarzyło, że jest jakiś błąd i ty wjeżdżasz, a tramwaj rozpędzony jedzie? Ten z przodu stał, nie ma problemu, ale ty masz się zawsze upewnić. To, że masz zielone, otwartą drogę, to ja to rozumiem, ale ty masz, uczymy cię szczególnej ostrożności, zachowania takiego, żebyś był pewien, że jak wjeżdżasz, zresztą zasada widzę, to wiem, u ciebie nie ma. Widzę, to wiem. Później, jak są wypadki jakieś, to ktoś się tłumaczy, nie widziałem. No nie widziałeś, bo nie patrzyłeś. Pawełek. No, w lewo. No, tutaj. Czemu się tu zatrzymałeś, Pawełek? Stop. A może jest linia bezwarunkowego zatrzymania? To jej nie widziałem. No to szukasz linii. Jeżeli jest znak stop, to jest podstawowa sprawa. No tak. Podstawowa sprawa, jeżeli jest znak stop, zawsze staramy się tutaj szukać linii, czy ona jest. Jeżeli nie ma, a kto ci kiedykolwiek powiedział, że ty masz się zatrzymać na wysokości znaku? Słyszałeś taką informację od kogoś? No jak nie ma tego, jak nie ma linii. Jak nie ma linii, to wyczytałeś gdzieś, że masz się zatrzymać na wysokości znaku? Nie, tak żeby było bezpiecznie. Nie, żebyś miał bezpiecznie, tak, dobrze. No. Żebyś miał bezpiecznie, żebyś miał dobrą widoczność. No. A ty jak stanąłeś tam 10 metrów od tego skrzyżowania, miałeś dobrą widoczność? No nie. Ojej. Czyli dwie rzeczy. Zdarzyło się, nie ma problemu. Ale pamiętaj, jeżeli mamy znak stop, to po pierwsze, tutaj musi dać kierunkowskaz. Jak za metr powie w lewo, no to dasz kierunkowskaz. Jeżeli nie powie, też tutaj iść w kierunku tej drogi z pierwszeństwem, jedziesz z kierunkowskazem, dobra? Dobra. To ty wiesz o tym. Ale teraz słuchaj, co mnie teraz zabolało odnośnie tej sytuacji, twojej decyzji przy zatrzymaniu, jak był znak stop. Czyli jak to ma być, jeszcze raz powiedz. No, że zatrzymać się, jak nie ma linii, to w miejscu bezpiecznym. I?
niż było wszystko widać. No tak, czyli nie zatrzymujemy się na wysokości znaku, o to mi chodzi, tylko że zatrzymujemy się, już wiemy, że musimy się zatrzymać i szukamy albo linii bezwzględnego zatrzymania, albo tutaj sytuacji, gdzie się zatrzymujemy i mamy dobrą widoczność, a na pewno się zatrzymamy przed wjazdem na skrzyżowanie.